Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaprezentuję Państwu odpowiedź na libertariańską krytykę moich poglądów wygłoszoną przez kolegę Sofiofila z kanału Sofiofilia. Kolega Sofiofil postanowił wytknąć wszystkie słabości mojej polemice z treściami głoszonymi na kanale namzależy.pl. Warto jej wysłuchać, nawet nie znając kontekstu całego sporu, ponieważ dotkniemy w niej kwestii absolutnie fundamentalnych sprzeczności między katolickim i konserwatywnym postrzeganiem świata, a tym, w jaki sposób czyni to ideologia libertariańska. Nazywam się Ludwik Pęzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Jeżeli ktoś śledzi aktywność kolegi Sofiofila w internecie, nie będzie zdziwiony, że w przypadku krytykowania, a niekiedy bezpardonowego atakowania innych ideologii i wyznających je osób, pozwala sobie na daleko idące uproszczenia, często na granicy zafałszowania i ignorancji. Ale w przypadku krytyki liberalizmu i libertarianizmu wymaga niemalże doktoryzowania się w ich doktrynach. Jego materiał rozpoczyna się właśnie od takiego rytualnego już zarzutu wobec krytyków libertarianizmu i liberalizmu, jakoby nie znali piśmiennictwa wolnościowego. Przypomniało mi to starą, dobrą wypowiedź osoby z przeciwnej strony barykady. Jaki ty masz patent na to, żeby krytykować ten komunizm właśnie? No, czy nie wiem, czy przeczytałeś Kapitał, czy no... Pomijając fakt, że sami wolnościowcy nie zawsze zgadzają się co do tego, czym libertarianizm i liberalizm jest, w kontekście mojej krytyki materiałów opublikowanych na kanale namzależy.pl brzmi to niedorzecznie, ponieważ w swoim filmie celowo zaznaczyłem już na samym początku, że polemizuję ze sloganami libertariańskimi padającymi z ust pana Kubania i pana Danisza. Jednak kolega Sofiofil puścił mimo uszu to zastrzeżenie i nie zrozumiał, że ja, poza jedną czy dwiema krótkimi dygresjami, nie dyskutuję z manifestem libertariańskim Rothbarda, dziełami Hoppego, Roberta Nozicka czy starego dobrego Jaya Alberta Nocka, ale z tezami wspomnianych panów. A że treści obecne w przytoczonych klasycznych dziełach z wywodami Danisza i Kubania w 100% się nie pokrywają, jestem w stanie stwierdzić jako pilny niegdyś czytelnik literatury libertariańskiej, wbrew temu, co imputuje kolega Sofiofil. Wszystko to doprowadziło do komicznej sytuacji, w której mój szanowny adwersarz, usiłując ostrzem swego intelektu przekłuć i tak mizerny balonik popularności konserwatywnego chłopka Roztropka, dotkliwie poturbował swoich wolnościowych sojuszników. Nie wiem tylko dlaczego kolega Sofiofil podłożył mi się do tego stopnia, że zignorował materiał, do którego ja się odnoszę, do którego nieznajomości sam przyznał się na początku swojej krytyki. Jeżeli już ustawia się w roli samozwańczego obrońcy Kubania i Danisza, może warto byłoby wiedzieć, czego broni? Zakładam jednak, że kolega Sofiofil, konstatując swoją naturalną, intelektualną i erudycyjną przewagę nade mną, postanowił już na początku dać mi tak zwane fory, co zauważam i doceniam. Nim przejdziemy do omówienia konkretnych już zarzutów, z góry zastrzegam, że potencjalne obecne w materiale dłużyzny nie są moją winą. Kolega Sofiofil w swojej krytyce zastosował bowiem metodę opisaną już przez świętej pamięci profesora Wolniewicza wraz z kolegą Musiałem.
jak nie masz żadnego dobrego dowodu, to zasypuj ich 10 czy 100 dowodami. I niestety muszę do tego wszystkiego się odnieść, ponieważ istnieje ryzyko, że każdy pominięty przeze mnie zarzut zostanie potraktowany jako słuszny. A teraz do rzeczy. Kolega sofiofil polemizuje z moją krytyką zjawiska, które określiłem publicystycznie jako kult świętego przedsiębiorcy, który moim zdaniem uprawiają środowiska wolnościowe. W swojej krytyce zastrzegłem, że sam jestem negatywnie nastawiony do demonizowania przedsiębiorców, a drażni mnie tylko idealizowanie tej grupy społecznej i przymykanie oczu na szkodliwe praktyki, które są w niej rozpowszechnione. Pogląd zdawałoby się rozsądny, bo niby dlaczego mielibyśmy zamilczać w przestrzeni medialnej rozmaite patologie? Kolega sofiofil posiada jednak zupełnie inną opinię, którą przywołamy za krótką chwilę. Wcześniej bowiem wtrąca, że dziwnym jest fakt, że potraktowałem ten cały temat jako pretekst do wygłoszenia prawicowej mantry o wyższości konserwatywnej antropologii nad liberalną. I w tym momencie następuje totalne niezrozumienie celu, w jakim przywołałem kwestię antropologiczną. Chodziło w nim tylko o to, że konserwatywna, umiarkowanie sceptyczna co do ludzkiej natury antropologia stanowi pewien kompas, który immunizuje człowieka na popadanie w idealizację jakiejkolwiek grupy społecznej, w tym przedsiębiorców. Nie przypisywałem nikomu żadnej antropologii, wedle której przedsiębiorca jest z natury dobry, jak twierdzi szanowny adwersarz, a ogólny wolnościowy dryf w stronę przypisywania ludzkiej istocie dobrej natury, który to temat jeszcze rozwiniemy. Niezrozumienie tego celu ze strony kolegi sofiofila zaowocowało skądinąd ciekawą, lecz zupełnie niezwiązaną z istotą mojej wypowiedzi konstrukcją filozoficzną o nadludziach i odrębnym statusie ontologicznym przedsiębiorcy. Kolega sofiofil niezgodnie z moimi intencjami odczytał uwagi o konserwatywnej antropologii i popełnił intelektualny błąd, stwierdzając, że nie można było mojej myśli odczytać inaczej niż on. Dalej kolega sofiofil wytyka mi, że nie ma tylko jednej konserwatywnej katolickiej antropologii. A ja zaznaczyłem na samym początku, że dyskutuję z pozycji polskiego, narodowo-katolickiego konserwatyzmu, co już zawęża pole domniemań, o jaką antropologię mogło mi chodzić. Moim zdaniem, w celu zmultiplikowania zarzutów, kolega sofiofil ucieka się do dzielenia włosu na czworo. Zasadniczy zarys antropologii katolickiej, naszej rodzimej, więc raczej nieprogresywnej, jest zgodny. Człowiek jest skażony grzechem pierworodnym, potrafi czynić dobro, ale też ma tendencję do czynienia zła. Ulega pokusom, jest grzeszny, posiada upadłą naturę. Spór o ludzką naturę, który Państwu przedstawiam, jest tutaj kluczowy, ponieważ warunki daleko posuniętych swobód postulowanych przez skrajny liberalizm czy libertarianizm rokowałby pomyślnie dla ogółu społeczeństwa w sytuacji, w której ta ludzka natura byłaby raczej dobra. Wtedy wystarczyłoby tylko pozwolić działać ludziom, a oni już, kierowani swą skłonnością ku dobru, utworzyliby nam wspaniałe społeczeństwo. Jeżeli jednak natura ludzka nie jest taka dobra i oprócz szlachetnych, altruistycznych instynktów posiadamy w sobie również brutalną zwierzęcość, egoizm i domagające się zaspokojenia kosztem nawet krzywdy innych ludzi, popędy i pragnienia, trzeba czasem wprowadzić kulturowe i gospodarcze ograniczenia kosztem liberalnych swobód. Stąd moje zaznaczanie katolickiej, konserwatywnej antropologii stwierdzającej obecność złego pierwiastka w człowieku. Tak więc, im człowiek wydaje nam się lepszy z natury, tym wprowadzenie warunków libertariańskich wydaje nam się bardziej uzasadnione. Nawiasem mówiąc, dotyczy to również anarchokomunizmu. Powróćmy teraz do kwestii kondycji moralnej przedsiębiorców. Sofiofil poniekąd zgodził się, że środowiska wolnościowe tę grupę społeczną idealizują, ale tłumaczy to rzekomym faktem zdemonizowanego wizerunku, jaki ta grupa posiada w społeczeństwie i na który taka czasowa idealizacja miałaby być odtrutką. Argument tego typu byłby do przyjęcia w środkowym i późnym PRL-u, może jeszcze trochę w latach 90. Dzisiaj bogaty przedsiębiorca jest raczej symbolem sukcesu,
spełnionego życia, ziszczenia się marzeń. Biografie wielkich światowych przedsiębiorców stoją w księgarniach obok biografii gwiazd rocka i ubóstwianych aktorów. Media, i to wcale nie libertariańskie, robią przedsiębiorcom niemalże celebryckie sesje fotograficzne, specjalne rankingi. Mainstreamowe media chwalą wzrastający poziom przedsiębiorczości Polaków jako dowód postępu naszego kraju. Wizerunek przedsiębiorcy, chciwego wyzyskiwacza czy cwanego prywaciarza, propagowany jest przez środowiska raczej niszowe i takie spojrzenie na przedsiębiorcę na pewno nie jest ani w Polsce, ani szerzej w świecie zachodu dominujące. Nie widzę więc przeszkód, by mówić i o jasnych, i o mrocznych stronach tej grupy społecznej. Kult świętego przedsiębiorcy nie ma dziś uzasadnienia, które kolega sofiofil przedstawia. Służy zaś czemuś zupełnie innemu. Stworzeniu wrażenia, że należy pozwolić przedsiębiorcom w sposób absolutnie nieskrępowany mnożyć ich zyski i to będzie dobre dla wszystkich, bo na pewno nie wykorzystają swych swobód w sposób niedobry dla ogółu społeczeństwa. Kolega sofiofil wytyka mi, że przecież nigdy żaden liberał czy libertarianin nie głosił tezy, że bycie przedsiębiorcą wyklucza się z byciem oszustem czy gnidą. Oczywiście, że nie. To byłoby propagandowo nieskuteczne i zwyczajnie śmieszne. Znacznie lepiej pokazywać przedsiębiorców jako jednostki szlachetne, pożyteczne, dobroczynne i prześladowane przez złych urzędników. Przekaz jest dokładnie ten sam. Żeby lepiej zilustrować problem, posłużę się banalnym przykładem. Wyobraźmy sobie publicystę, komentatora politycznego, sprzyjającego jakiejś partii, a pragnącego uchodzić za obiektywnego. Nigdy przecież nie powie on wprost, że partia, której sprzyja, jest idealna, ale będzie podnosił same jej zalety i informował wyłącznie o wadach partii konkurencyjnych. Czy twierdzi on, że jego partia jest ideałem, czy bliska ideału? Nie. Czy stwarza przez swoją działalność takie wrażenie u swoich odbiorców? Tak. Powołując się na swoje trwające już 2 dekady obserwacje mediów wolnościowych, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, przedsiębiorca przedstawiany jest w nich niemal wyłącznie jako ten dobry, a urzędnik państwowy niemal wyłącznie jako ten zły. To przekaz wprowadzający odbiorcę w błąd i, powtórzmy jeszcze raz, w obecnych warunkach nie ma przyczyny, ażeby proceder takiego opartego na manipulacji empowermentu kontynuować. Co do tego, że nie należy demonizować działalności przedsiębiorców, w pełni się z kolegą sofiofilem zgadzam, ponieważ sam na wstępie skrytykowałem propagandę socjalistyczną, która dopuszcza się na tym polu licznych nadużyć. Wyliczenie zasług przedsiębiorców, którego dokonuje kolega sofiofil w swoim pochwalnym peanie, jest zasadniczo prawdziwa. Ale ja jednak apeluję o uzupełnienie go o rozpowszechnione w świecie przedsiębiorczości niemoralne praktyki, które środowiska wolnościowe ignorują lub w pokrętny sposób usprawiedliwiają. Warto w tym miejscu także zwrócić uwagę, że konserwatyści mojego pokroju krytykują również socjalistów i to znacznie częściej niż kapitalistów. Chyba więc wystąpił tu mechanizm znany z badania, w którym pokazano wyznawcom różnych religii treści szargające wszelkie możliwe świętości i każdy z nich stwierdził, że to jego religia została obrażona najbardziej. Dziś prawdziwym wielkim problemem nie jest rzekoma zła reputacja przedsiębiorcy, ale moralność transakcyjna, w której formowane są młode pokolenia. Nikt nikogo nie zmusił do kupna deprawującego towaru lub skorzystania z usługi, więc wszystko jest okej. Dlaczego krytykujesz pokazywanie przez 18-latki tyłka na OnlyFansach? Przecież nikt nikogo nie zmusza do korzystania z tego. Wszystko jest okej. I to właśnie taka moralność transakcyjna służy usprawiedliwieniu moralnemu przedsiębiorców, czemu ja z pozycji konserwatywnych stanowczo będę się sprzeciwiał. Co dalej mówi w tej sprawie kolega sofiofil? Libertarianie zauważają, że handel takimi rzeczami nie ma charakteru agresywnego. Libertarianizm nie rości sobie prawa do wypowiadania się na temat, co jest dobre, a co jest złe w kwestii oferowanych towarów, a nie uwzględnianie tego jest wyrazem złej woli i nieznajomości podstawowego libertariańskiego piśmiennictwa.
czy nie wiem, czy przeczytałeś Kapitał, czy no... Kolega sofiofil nie rozumie, że ja właśnie za to krytykuję libertarianizm. Za abdykację od takiej moralnej oceny przy równoczesnym przyzwoleniu, w imię wolności, na daleko idącą swobodę deprawowania społeczeństwa przez niektórych przedsiębiorców, zwłaszcza chodzi mi o tę młodszą część społeczeństwa. I tu już moja osobista uwaga do kolegi. Z przykrością zauważam, że bardzo często, i to nie dotyczy tylko mnie, postrzegam swoich rozmówców jako osoby mało inteligentne, nierozgarnięte i nieoczytane, co utrudnia mu zrozumienie argumentów własnych dyskutantów. Naprawdę bezpieczniej, nawet dla jakości własnych argumentów, nie mówiąc już o uniknięciu wyrobienia sobie wizerunku snoba, założyć, że nie rozmawia się z idiotą. Nieironicznie i niezłośliwie polecam zmianę takiego nastawienia, bo gdyby nie ono, kolega z pewnością wysmażyłby lepszą krytykę. Tutaj kończę wątek osobisty i kontynuuję polemikę. Kolega sofiofil sugeruje mi nieznajomość eseju Bastiata pod tytułem Co widać i czego nie widać. Znów pudło, z tym dziełem również się zapoznałem. Najwidoczniej kolega uważa, że tylko on czyta książki. Powołuje się na ten tekst w kontekście na przykład legalizacji heroiny i wygłasza opinię, że legalność może krzywdzić pośrednio i bezpośrednio. Zakazy też mogą krzywdzić, tylko zmienia się krąg pokrzywdzonych. Cóż, o ile dobrze pamiętam, dzieło Bastiata odnosiło się raczej do kwestii ekonomicznych, rynku pracy, dotacji, ceł, podatków, a nie skutków zdrowotnych i moralnych w społeczeństwie. Nie wiem, czy sam autor eseju byłby zachwycony rozszerzaniem swoich stricte ekonomicznych twierdzeń na wszystkie wymiary życia społecznego. Nadużywanie tego sposobu myślenia prowadzi bowiem do podkopywania zasadności niemal wszystkich zakazów, bo przecież nie wiadomo, czy jakiś zakaz nie przesuwa grupy pokrzywdzonych gdzie indziej. Trzeba zatem w takiej sytuacji podać jakieś konkrety, a nie powoływać się na nieweryfikowalne wytrychy intelektualne. Czy na przykład kolega sofiofil bierze pod uwagę w tym względzie fakt demoralizacyjnego wpływu heroiny na ludzkie postępowanie? Wcale nie chodzi mi tu tylko o kradzież pieniędzy na zakup narkotyku. Czy na przykład miał styczność ze środowiskiem heroinistów? Czy na pewno bierze pod uwagę wszystkie istotne zmienne? Czy sięga po literaturę psychoprofilaktyczną? Czy też zatrzymuje się na starannie wyselekcjonowanych libertariańskich argumentach dobranych pod tak zwane wolnościowe tezy? Dziwnym trafem ze świecą szukać specjalisty od psychoprofilaktyki, a to tacy ludzie właśnie zjedli zęby na tym temacie, nie libertariańscy aktywiści, którzy by pogląd kolegi sofiofila podzielali. Zresztą temat niedługo zostanie rozwinięty, ponieważ umawiam się na rozmowę z innym kolegą wolnościowcem właśnie w temacie legalizacji narkotyków, gdzie oczywiście będę argumentował przeciwko takiemu rozwiązaniu. Nie umieszkam Państwa powiadomić po ukazaniu się materiału. Co do pouczenia kolegi sofiofila, że to rodzice powinni dobrze wychowywać i pilnować swoich dzieci zamiast narzekać na deprawacyjny wpływ internetu, którego ograniczanie jest oczywiście godzeniem w świętą wolność przedsiębiorcy. Nie wiem, jak daleko sięga pamięć kolegi sofiofila, ale ja przypominam sobie doskonale, że już w latach 90., kiedy to dostęp do pornografii był dużo trudniejszy niż dzisiaj ze względu na ekskluzywność usług internetowych, większość nieletnich chłopaków już na przykład w 5 czy 6 klasie podstawówki bez problemu tą czy inną drogą docierała do świerszczyków i kaset VHS z ostrym porno. Już wtedy były one osiągalne, a cóż dopiero dzisiaj? Współczesny rodzic nie ma możliwości odizolowania swoich dzieci od rozmaitych deprawacyjnych treści, niezależnie od tego, ile wysiłków to włoży. Od tego wszystkiego abstrahuje kolega sofiofil w swojej krytyce. No chyba, że zdecydujemy się na model wychowania przedstawiony w filmie Kieł Jorgosa Lantimosa. Ale to chyba też nie byłoby zbyt dobre dla dzieci. Niestety, kolega sofiofil, mając na szali po jednej stronie zdrowy rozwój psychiczny dziecka, a także wolność do wychowania we własnych wartościach go przez rodzica oraz zysk przedsiębiorcy z drugiej strony, świadomie lub nie, wybiera zysk przedsiębiorcy.
odmawia rodzicom pomocy państwa w ograniczeniu dostępu do deprawujących treści dla ich rozwijających się dzieci i przerzuca odpowiedzialność na rodziców, nawet w sytuacji, gdy fizycznie, przy największej pilności i odpowiedzialności, nie są w stanie przy dzisiejszym stopniu rozwoju technologicznego uchronić dzieci przed wpływem tych demoralizujących treści. To jeden z tych przykładów, w którym w umyśle libertarianina doktryna wygrywa z rzeczywistością. Kolejny temat. Spora część krytyki kolegi Sofiofila dotyczyła czegoś, co nazwałem legalnymi oszustwami przedsiębiorców. Sofiofil twierdzi, że coś takiego w zasadzie nie istnieje, lekceważąc w dużej mierze obecność niemoralnych praktyk w sektorze handlu i usług. Szanowny adwersarz twierdzi, że dezinformacja to oszustwo i zawsze jest niezgodna z prawem. Muszę powiadomić kolegę Sofiofila, że jako były sprzedawca obserwowałem tak wyrafinowane, nie dające się wykryć i nie łamiące prawa sposoby dezinformacji klienta, o których się libertarianom nie śniło. I właśnie w ramach sprzeciwu wobec ich stosowania musiałem się z tą branżą pożegnać. Tak więc, i myślę, że potwierdzi to bardzo wiele osób, które z libertarianizmu czy nawet korwinizmu wyrosły, nic nie leczy wolnorynkowego doktrynerstwa lepiej niż doświadczenie życiowe. Próba udowodnienia przez kolegę Sofiofila, że niemoralna sprzedaż poza oszustwami niezgodnymi z prawem niemalże nie istnieje, jest tak rozkoszna i w tak oczywisty sposób demaskująca życiowy brak doświadczenia, że nie wiem właściwie, jak na to odpowiedzieć. Osobiście znałem, co nie oznacza, że stosowałem, takie sztuczki, żeby skłonić klienta do podpisania niekorzystnej dla niego umowy świadczenia usług, usług, z których nigdy nie skorzysta, żeby szczęka wszystkim wybitnym znawcom doktryny libertariańskiej opadła. Widziałem metody tak sprytne i podłe, wykorzystujące na przykład brak szczegółowej wiedzy klienta dotyczącego prawa energetycznego, wymuszony pośpiech, wieczorne zmęczenie, presję psychiczną, wieloznaczność niektórych sformułowań, celowe przytłoczenia klienta danymi, żeby osłabić jego moce poznawcze, a później wcisnąć mu jakiś bzdet i tak dalej, i tak dalej. Do tego, żeby podpisał coś dla siebie absolutnie niekorzystnego, za co nigdy, przenigdy, żaden najbardziej rygorystyczny sędzia by mnie nie skazał. A że wina klienta? Że frajer? Cóż, to zwykły klient, często na przykład starsza osoba, czy zwyczajnie ufna, której to domniemanie dobrej woli bezlitośnie wykorzystujesz, cyzelując techniki manipulacyjne na setkach jej podobnych. Naprawdę nie czuć tu asymetrii? Klienci dopiero z czasem, i to niektórzy, uodparniają się na pewne metody wykorzystujące ich słabości do ewidentnie niekorzystnego rozporządzenia własnym portfelem. A i to daje tylko krótkotrwałe skutki, bo szybko pojawiają się nowe metody dymania klienta na twardo i na miękko. Możecie mi też Państwo uwierzyć, że widziałem wielu sprzedawców, którzy głośno wyrażali wyrzuty sumienia i wątpliwości moralne co do metod, które stosowali, lecz bez których nie wyrobiliby normy miesięcznej i pożegnaliby się z pracą. Oczywiście libertarianie wytłumaczyliby im, że ich sumienia mają urojenia. Libertariańska próba udowodnienia, że takie rzeczy nie istnieją albo są dla klienta wręcz dobre, są w najlepszym wypadku naiwne. Pracowałem w sprzedaży, wiem co to jest i protekcjonalny ton kolegi Sofiofila, którym poucza mnie i słuchaczy, czym jest sprzedaż, jest miejscami rozczulający. Z kolei sugerowanie mi, że ja nazywam zwykłą sprzedaż oszustwem, jest już zupełną aberracją, bo niczego takiego nie powiedziałem. Oczywiście, że istnieją uczciwi sprzedawcy i dobre produkty. Nie wiem, dlaczego po raz kolejny przypisywane jest mi stanowisko, którego chyba żaden, nawet przeciętnie racjonalny człowiek nie posiada. Pewnie wynika to ze wspomnianego już wcześniej uznania z góry adwersarza za idiotę, charakterystycznego dla pewnego znanego typu osobowości. Twierdzę natomiast, że metody marketingowe, których moralność jest bardzo wątpliwa, są szeroko rozpowszechnione i nie kończą się, jak twierdzi Sofiofil, na call center. Mam też wrażenie, że zauważa to większość ludzi posiadających elementarne moce krytyczne, poza libertarianami. Ale jeżeli kolega Sofiofil pragnie powtórnego podkreślenia, że nie uważam przedsiębiorców za swoich wrogów klasowych, proszę uprzejmie, przedsiębiorcy to niezwykle pożyteczna grupa społeczna, bez której byłoby z nami krucho.
co jednak nie oznacza, że nie należy piętnować praktyk niemoralnych, jakich spora część z nich się dopuszcza, a niektóre nawet stały się pewną normą. Przejdźmy teraz do krytyki odnotowanej w moim materiale wiary w święty wzrost gospodarczy, czyli przekonania, że ekonomiczna efektywność turbokapitalizmu jest wystarczającym powodem do jego wdrażania. Kolega sofiofil poucza mnie, że wzrost gospodarczy traktują jako cel sam w sobie keynesiści, nie zaś liberałowie i libertarianie. Swoją drogą, z tego co wiem, spora część osób uważa Keynesa za liberała. Ale toż właśnie w filmach, do których się odnosiłem, w słowach Milleya, nad którymi zachwyty wygłaszali twoi libertariańscy koledzy, padały stwierdzenia, że skoro taki sposób uprawiania gospodarki jest najlepszy dla wzrostu, to należy go stosować. W świetle tej riposty zakładam więc, że kolega sofiofil właśnie swoim ideowym sojusznikom zarzuca nieznajomość doktryny liberalnej i walkę z chochołami. Zresztą wbrew temu, co mówi, w środowiskach liberalnych często można spotkać argument, że skoro skrajny laissez-faireism jest najefektywniejszy, należy go stosować. Przyklaskuję i apeluję o dalsze napominanie i edukowanie Milleya i Kubania. Idziemy dalej. Skrytykowałem wypowiedź Javiera Milleya, który stwierdził, że jeśli zarabiasz pieniądze, to znaczy, że oferujesz lepszy produkt w niższej cenie. Stwierdziłem, że firma może równie dobrze zarobić mnóstwo pieniędzy oszukując. Założyłem, że jest jasne, że chodzi również o te legalne oszustwa i oszustewka klientów. Sofiofil broni stwierdzenia Milleya, ponieważ uważa, że jeżeli firma oszukuje, to ludzie nie będą do niej przychodzić. I po raz kolejny, jeśli doktryna libertariańska nie zgadza się z rzeczywistością, tym gorzej dla rzeczywistości. Realnie, jeżeli firma będzie oszukiwać w sposób chamski, czytelny i ewidentny, zapewne klientów straci. Ale jeżeli będzie oszukiwać w sposób wyrafinowany i umiarkowany, wcale nie ma konieczności, o której mówi kolega sofiofil. Prosty przykład. Producenci żywności czy wielkie sieci fast foodowe, których graficzne przedstawianie dań i produktów żywnościowych na kartach, reklamach czy na billboardach niespecjalnie przypomina rzeczywisty wygląd jedzenia, jakie nam oferują. Sam dosłownie dwa dni temu doświadczyłem tego typu rozczarowania w McDonaldzie, który zastosował złudzenie optyczne w reklamie jednej z nowych kanapek, wprowadzając klienta w błąd co do jej wielkości, ale zrobił to w taki sposób, że wybroniłby się w każdym sądzie. Oczywiście to tylko jedna z setek, a może i tysięcy przykładów. Jeżeli kolega sofiofil jest ciekawy innych, może zapoznać się z nimi na wielu internetowych kanałach konsumenckich. Czy takie łagodne lub umiarkowane oszustwa powodują masowe bankructwa głównych graczy, na przykład na rynku fast foodów czy producentów żywności? Nie zauważyłem. Dlaczego tak się dzieje? Bo klienci przyzwyczaili się do pewnego typu miękkich i umiarkowanych oszustw i oszustewek. Wiedzą już, że nie otrzymają tego, co jest im pokazywane, godzą się na tego typu niemoralną manipulację, bo jest ona tak rozpowszechniona, że gdyby mieli bojkotować każdego producenta jedzenia czy restaurację, którzy się tego dopuszczają, musieliby zrezygnować z bardzo wielu lubianych przez siebie produktów. I fakt, że ci ludzie się nabierają, a później godzą na ten proceder, wcale nie zdejmuje z tych praktyk piętna niemoralnego postępowania. Zaś praktykę nazywania tego zwykłą grą między producentem a klientem uważam za subwersję. Zresztą cała historia kapitalizmu to historia tego typu mniejszych i większych oszustewek, poczynając od rozwadniania wina i mieszania metali szlachetnych z tanimi, to wiedza powszechna. Nie wiem, dlaczego zaklinać rzeczywistość, jak kiedyś kolega sofiofil publicznie stwierdził, że kapitalizm nie ma wad. Ma. Co oczywiście nie oznacza, że należy go zastąpić socjalizmem. Co do zarzutu, że nie sprawdziłem wypowiedzi Milleya na temat przedsiębiorców z lenistwa, po raz kolejny pudło. Informuję, że oglądałem to przemówienie, a z rozszerzonego cytatu, który kolega sofiofil przytoczył, wcale nie wynika to, co twierdzi, gdyż mowa jest w nim o moralności ambicji, a nie moralności metod prowadzenia biznesu. Tym bardziej czegoś, co ja nazwałem miękkim bądź umiarkowanym oszustwem. Kolejny temat. Mój zarzut o propagowanie i szkodliwe szermowanie przez libertarian pojęciem niewolnictwo.
Drogi kolega sofiofil twierdzi, że nie przedstawiłem swojej definicji pojęcia niewolnictwo i w związku z tym moje wyśmianie określania niewolnikami ludzi żyjących w nielibertariańskim systemie społecznym jest niemerytoryczne. Kolega ignoruje fakt, że implicite zawarłem w swojej wypowiedzi spektralne rozumienie tego zjawiska. To jest, że zaczyna się ono od przekroczenia pewnego tolerowalnego stopnia przymusu, w odróżnieniu do przytaczanych od niego zero-jedynkowych i skrojonych na potrzeby propagandy libertariańskiej kryteriów Rothbarda. Skoro bowiem powiedziałem, że obecnie tego przymusu jest zbyt mało, by uznać, że jesteśmy niewolnikami, logicznie można wywnioskować, że o niewolnictwie możemy mówić dopiero po osiągnięciu pewnego pułapu i nieznośności tego przymusu. Innymi słowy, w moim rozumieniu, na przykład w dzisiejszej Polsce, skrępowanie naszej swobody jest zbyt małe, by mówić o jakimś państwowym niewolnictwie. Po przekroczeniu pewnej granicy, na przykład takiej jak kiedyś w ZSRR czy w dzisiejszej Korei Północnej, takie pojęcie z kolei nabiera już sensu. Gdyby zaś pójść za myślą Rothbarda, trzeba by uznać, że i w dzisiejszej Polsce, i w dzisiejszej Korei Północnej mamy niewolnictwo państwowe. Naprawdę, szanowni libertarianie, nie dostrzegają, że zatracamy tu jednak pewną miarę? Nie uważam również, aby konieczne było na ten moment dokładne parametryzowanie, kiedy się to niewolnictwo zaczyna. Jestem także przeciwnikiem stwierdzenia, że jeżeli czegoś nie da się dokładnie sparametryzować, to ta rzecz nie istnieje. Oczywiście można podjąć próbę przybliżenia granicy, od której niewolnictwo państwowe się zaczyna, jednak uczynienie tego w mojej polemice z Daniszem w sposób rzetelny zupełnie rozbiłoby i pochłonęłoby całą formę tamtego materiału. Tak więc miałem prawo skrytykować bajdurzenie Danisza, gdyż przy odrobinie dobrej woli dało się dostrzec z mojej wypowiedzi sposób, w jaki rozumiem niewolnictwo. O dobrą wolę jednak nie chodziło, a o widowiskowe zmasakrowanie. Chciałbym także zauważyć, że jeżeli dopuszczamy nazywanie niewolnikami przeciętnych ludzi we wszelkich systemach nielibertariańskich, prostą konsekwencją będzie uznanie zdecydowanej większości, a może i całej ludzkości przez wszystkie epoki jej trwania niewolnikami, co czyni to pojęcie właściwie bezużytecznym. I apelując już do zdrowego rozsądku, zadam proste pytanie. Czy nazywanie stanu na przykład przeciętnego Polaka niewolnictwem państwowym aspiruje do uczciwego intelektualnie opisu rzeczywistości, czy może to celowe i za nic mające wszelkie umiarkowanie wywoływanie negatywnego stosunku do instytucji państwa? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu. Proszę odpowiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem. W celu powiększenia ilości zarzutów i tworzenia iluzji przytłoczenia, w międzyczasie kolega sofiofil fałszywie przypisał mi jeszcze rozumienie propagandy jako cynicznego dystrybuowania nieprawdy. By się przekonać, że to fałszywy zarzut, odsyłam Państwa do mojego starego już filmu Pochwała propagandy, gdzie dawno już wytłumaczyłem, dlaczego tak nie uważam. Przejdźmy do kwestii wolności jako wartości podstawowej. Wierzących w zaznaczoną przez kolegę sofiofila stałą zależność, jakoby interwencjonizm państwowy zawsze działał na niekorzyść realizacji piękna, a wolność na korzyść, zapraszam na przejazd po Zakopiance, na której billboardy niemalże przysłaniają nam piękny górski pejzaż, a później na spacer po Krupówkach, na których przedsiębiorcy górale z zabytkowej przestrzeni postawili sakramecko pikneki na 8D. Cieszę się jednak, że obaj krytykujemy tak zwaną naukową wolnościową moralność głoszoną przez gości portalu Nam Zależy. Co do mojego stwierdzenia, że bez wolności można również realizować bezpieczeństwo, w zasadzie kolega sofiofil się zgodził, nieco tylko zmiękczając moje stanowisko. Nie zmienia to faktu, iż i tak nieuprawniony pretekst do uznania wolności jako najwyższej wartości, ponieważ bez niej rzekomo nie da się realizować innych wartości, upada. Co do strategii libertariańskiej odmawiania posłuszeństwa państwu i mojej krytyki krótkowzroczności tej strategii, kolega sofiofil po raz kolejny zapomina, że ja komentuję słowa pana Danisza, który taką właśnie strategię kreśli. Wszystkie uwagi dotyczące uświadomienia mi nieznajomości libertarianizmu kierowane jest właśnie do niego.
Ja nigdy nie twierdziłem, że libertarianie wierzą w jeden scenariusz transformacji w stronę społeczeństwa libertariańskiego i doskonale zdaję sobie sprawę, że na akapowskich forach i grupach dyskusyjnych toczą się na ten temat zażarte i niezwykle fascynujące dyskusje. No i ostatni już zarzut, w zasadzie już Michałek, autorstwo koncepcji firm ochroniarsko-ubezpieczeniowych. Użyłem określenia scenariusz Hoppego, co rzeczywiście mogło wprowadzić w błąd, co do tego, że przypisuję mu jego autorstwo. Wzięło się to stąd, że czytałem o tym scenariuszu właśnie w książce pod tytułem Krótka historia człowieka Hoppego, gdzie on ten scenariusz przytacza i dlatego użyłem skrótu myślowego. Dziękuję koledze Sofiofilowi za wytłumaczenie tego skrótu. Na tym więc kończę moją polemikę z polemiką. W moim przekonaniu wypływa z niej wniosek, że uznawanie z góry swojego adwersarza za intelektualnie nierozgarniętego, nieoczytanego, niekompetentnego i niewiedzącego, o czym mówi, szkodzi krytyce, ponieważ utrudnia zrozumienie jego argumentacji i skłania do przypuszczania ataków na półślepo. Innymi słowy, brak pokory, jak to raz powiedział pewien mój znajomy, sprawia, że nie wkładamy minimalnego wysiłku w próbę zrozumienia stanowiska dyskutanta, co uniemożliwia sensowną debatę. I niech taka będzie konkluzja niniejszej odpowiedzi. Pozdrawiam Państwa serdecznie i przypominam o możliwości wsparcia mojej działalności na Patronite. Link znajdą Państwo w opisie. Zapraszam na kolejną audycję już w najbliższą niedzielę. Jaki ty masz patent na to, żeby krytykować ten komunizm właśnie, no, czy nie wiem, czy przeczytałeś Kapitał, czy no...